Cześć, witajcie, z tej strony Ekspert i witam Was w kolejnym odcinku Kanal Minus Czerwony. W dzisiejszym odcinku omówię poprzednika Polsatu Cafe, czyli Polsat Zdrowie i Uroda. Był to trzeci po dla Ciebie i Polsacie Ona kanał Polsatu poświęcony w całości kobietom. Był bezpośrednim poprzednikiem Polsatu Cafe. W oficjalnym założeniu kanał skierowany był również do osób dbających o swoje zdrowie i sprawność fizyczną. Powstał 1 sierpnia 2004 roku. W ramówce znajdowały się przeważnie produkcje dla kobiet, w tym magazyny lifestyle'owe, seriale, wśród których możemy wymienić Rodzinę Zastępczą oraz Daleko od Noszy, magazyny medyczne, w tym Twój Lekarz, doniesienia medyczne, programy o charakterze fitness, takie jak na przykład Ćwicz z dzieckiem, a także programy naukowe, w tym znane z głównego Polsatu Eksploracje. Warto zauważyć, że czas antenowy został podzielony według następującego wzoru. 50% to pielęgnacja i uroda, 15% to relaks, a 10% to styl życia. Reszta to także moda i wspominane już seriale. Na antenie były także magazyny informacyjne takie jak Reuters Health. Sygnał emitowany był w systemie free-to-air z satelity Hotbird. Polsat Zdrowie i Uroda został zlikwidowany jesienią 2008 roku. 6 października tego roku został on zakodowany i zastąpiony kanałem Polsat Cafe. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o Polsat Zdrowie i Uroda. Oglądajcie, subskrybujcie, zostawcie łapki w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.